13 października, Aleksandra Kowalewska, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wielkopolska będzie pod wpływem wyżu z nad Morza Norweskiego. Napływać będzie do nas wciąż ciepła masa powietrza, ale zauważalny będzie także spadek ciśnienia. Ale zacznijmy od najbliższej nocy, która jak Państwo widzą w całym regionie będzie dość pochmurna, aczkolwiek ciepła, bo na termometrach od 7 do nawet 10 stopni. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, bardzo spokojnie z prędkością maksymalną do 20 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać stopniowo i to utrzyma się także w trakcie dnia, tak jak wspomniałam na początku. W południe wyniesie 1006 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, więc możemy odczuwać dolegliwości bólowe, przede wszystkim bóle głowy. Ale proszę spojrzeć, mimo wszystko ten dzień będzie dość ciepły, mimo że pochmurny i miejscami deszczowy. Na termometrach nawet do 18 stopni. No i pogoda w całym kraju, tak jak Państwo widzą, będzie dość w kratkę, będzie na pewno pochmurny. Miejscami pojawią się także przelotne opady deszczu, ale mimo wszystko będzie to ciepły dzień, bo na termometrach od 14 do nawet 18 stopni i najcieplejsza będzie Zielona Góra w województwie lubuskim. A kolejne dni w Wielkopolsce. Weekend zapowiada się deszczowy i pochmurny. Od deszczu odpoczniemy dopiero w poniedziałek, ale na termometrach od 15 do nawet 22 stopni. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Thank you.